No dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witek się kłania, witam was w kolejnym vlogu. Wreszcie po takiej małej przerwie zaczynamy z vlogami. Dzisiaj robótki takie pojedyncze, więcej jakieś gadki. A tak przy taka luźna robota, co tam się u nas dzieje na gospodarstwie. Co tam słychać, czy działam coś, bo ostatnio nie było vlogów. Czy jakiś czas, wyczepię sobie trochę rękawiczki. Dzisiaj, co tam? No będę sobie tutaj z wami gadał. A przy okazji troszeczkę tutaj. O, no tak standardowa radio gra. Przygotowania sadoneczki. Jak widzicie, odmiana Verdi. Mam dzisiaj tak, no troszeczkę tu muszę powywodzić te resztki wszystkie. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No będzie tu sześć skrzynek do zamoczenia w środek. I trzeba będzie trochę tej ziemi posprzątać, więc ja już tutaj bez zbędnego przedłużenia będę się brał za robotę. Na początku sobie troszeczkę może otworzę, żeby tu jaśniej było. Aha, gdzieś tutaj podpora będzie. No i co tam się dzieje? No co się dzieje? No tak jak mówiłem, działamy z sadzonką na pełnej sadzenie. Też było już, posadziliśmy hektar z haczykiem. Tam było hektar 5 czy hektar 10 truskawek został posadzony. Odmiany Azji, dokładnie Frigo. No i dobra, bierzemy się pierwsze za wywiezienie tutaj tego, tej, chyba, że może by jeszcze upchał. No, spróbuję jeszcze upchać tych resztek tutaj, z tych wybranych, już to są te przebrane. Czekajcie, a tu są z tej strony, żeby tutaj wiedzieć, które do autu będą lecieć, a które nie. No właśnie, no tutaj to same takie resztki, które się nie nadają. Akurat obecnie jest tutaj Verdi przygotowywana do sadzenia, ponieważ jeszcze się zobaczy co jak, ale podejrzewam, że na wiosnę jeszcze będzie sadzona Verdi. O Jezu, ale kopiec ziemi. Będę miał co zabrać, wywozić tej ziemi. Tu są korzonki. To chyba raczej to musi zostać. Na razie nie ruszamy. Dobra, bierzemy taczkę. I jazda, wyjedziemy to co to jest, no przygotowanie na pewno. O, tutaj jak widzisz są przygotowane inne już skrzynki pomazanie w środku. Zaraz coś o tym postaram się powiedzieć, ale na razie trzeba to wywieźć. Op. Wiadomo, przyszykowana sadzonkę szykujemy sami. Tutaj rodzice szykują. Bo tak naprawdę mogę powiedzieć, że za dużo. Tu ja nie wiem, co się aż tak dzieje w gospodarstwie, ze względu na to, że mnie po prostu nie ma. Ja jestem większość dnia na uczelni. Jako z racji, że technikiem jestem, to mam też właśnie uczelnię dalej. Jak zarówno jeszcze staram się załatwiać sprawy związane z gospodarstwem pojedyncze. O, zobaczcie, jaka hałda. No, głównie tutaj u nas są przygotowane w tym roku sadzonki. Azji i Verdi. I oczywiście było kopanie wszystkich tych sadzonek. No uzbierało się trochę ciągniki, o, jak widzicie tam stoją sobie. Właśnie zakończone zostało obecnie sadzenie. Może teraz pewnie lekko wiać. Że mam dzień, że nie. No ta leżówka jak widzicie tak. Nasz nowy nabytek jak stoi, tak stoi. Czeka na lepsze czasy. Znaczy no czeka, no na razie nie ma co pracować nią. Dobra, bierzemy i jedziemy taczką dalej. Najpierw sobie trochę ziemi. No, posprzątamy najpierw pierwsze. Tu jest jeszcze inna taczka. No jest tu majdan trochę ziemi. No to kurczę, to w sumie to już można było jeszcze wyautować, bo tak niektóre patrzę, że niektóre korzenie te są jakie takie są. No właśnie, weźmiemy wszystko co się da.
a na drugą taczkę weźmiemy ziemię. Jeszcze kostka, chwast kostka się gdzie nieźle wykopało, bo niestety na jednym polu tam ma, na tamtym gdzie jest Verdi, mamy tam jest 57 arów, to niestety kostka chwast najgorsza co może być się pojawiła. Znaczy jest, tam cały czas była i upierdliwie zawala truskawkę. I to jest naprawdę ciężko z tym wygrać. Jaka jest tu ziemia? Będzie. Ojej. Sadzenie jakoś przeszło. Dzisiaj w ogóle jest tak ciepło. Elegancko. O, akurat jeszcze taczka wyjdzie. Dzisiaj jest elegancko, cieplutko, przyjemnie dosyć. Ostatnie dwa dni, jak ja to wam nagrywam, jest obecnie środa. I jak nagrywam właśnie ten dzień, to jest ciepło, a we wtorek i poniedziałek to było naprawdę chud, że że praktycznie chodziłem, że już było w kurtce zasuwać, a dzisiaj jest naprawdę przyjemnie, że można sobie na krótki rękaw pośmigać i to jest super. Ale jest problem taki, że ni za cholery padać nie chce. No nic, nie ma co ukrywać, sucho jest jak cholera. Trzeba było po osadzeniu, rodzice jak już posadzili, trzeba było od razu deszczownie musiał prezes wyciągać i lać, bo po prostu na zwyczajnym świecie to wszystko uschnie. Dobra, teraz tak, grabki, trochę tutaj, żeby tak delikatnie te liście tutaj pozgarniać niektóre. No i potem już na sam koniec się zajmę tutaj tymi skrzynkami. Właśnie, trzeba trochę tutaj ziemi pozgarniać, bo kopiec się wielki zaraz zrobi. O, włóknina też już Protex. Widzicie, tutaj jest już przygotowana na listopad. W tym listopadzie już będzie walka z kryciem włókniny po ostatnim roku. Po tym roku właśnie jak była, mogę tutaj powiedzieć, że po ostatnim roku jak była właśnie ta Verdi Rumina pod folią, tak trochę średnio wyszła. I będziemy próbować teraz pod włókniną. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że efektywnie jakoś to będzie wyglądało. Dobra. Teraz tak. No, takiego dłuższego vloga mam nagram. Też mogę powiedzieć sobie, dlaczego tak nie nagrywałem. A to też pierwsza sprawa jest taka, że chęci. Ostatnio nie miałem w ogóle chęci do nagrywania. Jedynie co pojawiały się, jedynie filmy pojawiały się na kanale Ziutek, na który serdecznie zapraszam, tam z gier, z farminga. Akurat tam się pojawiały odcinki, ale to już były odcinki co 6 dni, 5-6 dni, zależało kiedy mi się chciało. Czasu też było mało, chęci do YouTube'a też spadły bardzo znacznie. Teraz jak wiecie, przez tą całą aferę influencerską też wszyscy się teraz na niej skupiają i tak, no jest jak jest. Ale też z vlogami nie chciało mi się, ze względu, że jeszcze muszę dokupić do GoPro z jedną, z mojej kamerki jeszcze z jedną baterię, bo niestety szybko się wyczerpują. No i wiadomo, no wysokich staram się jakoś na najwysokich ustawieniach wam to nagrywać, abyście po prostu mieli jak najlepszą jakość. O. Ale i to już jak to się mówi, najważniejsze to te chęci, a chęci w ogóle nie było. A to jest ta ładowarka. Właśnie muszę jeszcze kupić, bo ostatnio że zapomniałem, że ładowarka wysiadła do baterii do GoPro i trzeba będzie kupić po prostu najzwyczajniej w świecie jeszcze jedną ładowarkę, żeby to na bieżąco się ładowało. Bo niestety w niektórych sytuacjach jak jest to, nie powiem, nie wiem kiedy, ile mam baterii, co i jak, bo zauważyłem, że Hirka lubi sobie wciągnąć tej
baterii. Zobaczcie, ile tu ziemi jest. No ale no wiadomo, z kopaczki wszystkiego nie przetrzepię, no. A jeszcze jak ciężka ziemia, to już w ogóle. Będzie tu sprzątanie. Też tu jest większy taki, taki piach, to całkowity. Dobra, prezesowo musi jeszcze to przekładać, uciskać tam. No i na Verdi zostanie do wsadzenia, bo wiem, że komentarz, czy usadzimy. No słuchajcie, ja nie nagrywam odcinków na bieżąco. To też ciężko wiedzieć, kiedy co jak robimy. I też nie jestem w stanie zawsze określić, kiedy co i jak będziemy robić. Ze względu na to, że są czynniki, które powodują, że najzwyczajniej w świecie nie idzie stwierdzić, kiedy dana praca będzie robiona. To deszcz, to ktoś nie może przyjechać, a to traktorzysty nie ma. No to różnie. To różnie się zdarza, że z traktorzystą to zawsze ktoś jest. I zawsze jakoś to dajemy radę. I najem jednej osoby najem na zadarkę. Jeszcze, chociaż zawsze. W większości to tutaj sami, jeśli chodzi o rozsady, sadunki, czy zawsze. Ale zawsze sami tu się ogarnia prezes w ciągniku, jak to prezes. Czasem ja na zadarkę wskoczę i posadzę też trochę krzaków. Jak mam czas, jest taka potrzeba, to wtedy działamy. Prezesowa z mamuśką moją przyszykowują jeszcze tutaj inne zmiany i jeszcze wynajmujemy jedną osobę, która pomaga przy tym. Dobra, bo kurna, tu zaraz kopiec po prostu będzie można zrobić. To tylko z grubsza będzie tak, bo tu dalej jeszcze będzie troszeczkę szykowane sadzonki. Dlatego ja tak nie przykuwam uwagi do tego. Dobra, mnie jeszcze nie wiem, tu sporo. No i teraz można to to wyhałtować. I właśnie w większości to sami sobie tutaj ogarniamy. Poza tą właśnie jedną osobą. A większość to tylko chodzi tutaj głównie o pielanie i zbiór. Op. Dobra, bokiem. Przeszliśmy. Tak to, gdzie można, to już się praktycznie porobiło. Jeszcze będę pewnie chciał, no będę nagrywał, zobaczymy kiedy grykę, koszenie gryki kombajnem, bo będzie trzeba jeszcze grykę skosić. Pewnie talerzówka już wkroczy w ruch. Mam nadzieję, że zetor poradzi sobie, bo nie ukrywam, że ta talerzówka Dolmeta jest, no kurwa, nie ukrywajmy się, pierdolona ciężka. Z tego co, szczególnie już z takim wałem jak do szkoły, już w ogóle jest, czekajcie trochę, tu sobie porozsypuję, bo tu dziury są. To o, właśnie tutaj takie te dziury, żeby pozasypywać. To po kolei inne zostały po koparce, ponieważ tutaj jak wiecie, no kamienie są. Kamienie są i czasem wiadomo, przyjeżdżają, się bierze koparkę, wywozi się, sprzeda się te kamienie. A tu już raz była i kolejne się porobiły. Tu jeszcze w ogóle przyczepa, tu jeszcze w ogóle trzeba porządek zrobić i miejsca trochę na sprzęt, bo jego po prostu przybywa, jak jest zrobione jakieś budynki inwentarskie. No. Nie mogę się jeszcze doczekać, kurczę, żeby testować talerzówkę. Byłem z chęcią, kurczę, sobie sprawdził jej możliwości, chociaż patrzę po tym zetator, mimo że ma, no tam dwie tony pod nie, dwie tony i pół chyba podniesie, z tego co pamiętam, to podniesie, tylko problem taki, że jego podnosi, bo jest ciężka, skubana. Kurczę, no nie wiem, op. I kurczę, no nie wiem. Czy nie trzeba będzie kombinować z obciążnikami, bo jest średnia. Dobra, bierzemy następne. No ale to już będę starał się wam zrelacjonować.
podczas już koszenia. Z gryki jak już na z talerzowania, bo będę ja talerzował. Zobaczymy. Też jeszcze więcej jest gryki, bo posiana została jeszcze na innych kawałkach. Na dwóch kawałkach, jeden większy, drugi mniejszy. Na chyba 30-20 arów. Tam jest na tym najmniejszym chyba kawałku, coś mi się kojarzy. O kurde. O Jezu, nawalę to tu się. Czekajcie, trochę tutaj może to najpierw zgarnę. Dopiero potem tam wezmę się. Bo jest za duży. Po kolei. To trzeba. O. No i zaraz, raz, dwa. I taszka już będzie. Będziemy dostarać się właśnie do zasypywania tych dziur. Jakichś tych. Op. Tych. Kolejny pociągnika. W samochodzie. Ale tutaj niedawno to sąsiad. Pługiem do śniegu. Do śniegu, no takim małym spychem z, trochę tam wyrównał dróżkę, bo zawsze za każdym razem jak jeśli chodzi o truskawkę w sezonie wiosennym, jak jest plon, to jak Ducato, nasz bus Ducato, no już teraz tu można, to nasz bus niestety jak jest pod obciążaniem, to ten to pod spodem plecak ten plastikowy zahacza o miedzę i po prostu go niszczy. Dlatego o miedzę, no o, o tą ten środek dróżki zahacza, tam trawa to wszystko rosła i a pod ciężarem to już w ogóle, więc sąsiad tutaj się zajął tą sprawą i wyrównał to i świeża ziemia była przez to. Kolejne bardzo szybko się porobiły i trzeba je będzie później następnym tą ziemią stąd przysypać. Chociaż widziałem, że trochę też podsypywali, jak wróciłem z uczelni. No. Dobra. Tutaj. O. Dobra, z tej strony już lepiej. Lepsze stanowisko, ale tu u prezesowej gorzej. O. Dawaj. O. O, tutaj się nawaliło. No i elegancko. Trochę tak z grubsza. Zdjęcia, bo inaczej to nie rady, ważne, że jest mniej tej ziemi. Jeszcze tylko to załadować. Będziemy się już dalej bawić. Trzeba będzie te wyjeżdżaczki, no i zacząć moczyć już tutaj to te skrzynki. Tutaj trzeba przejechać. O. Taki świeży wiaterek jest, ciepły, przyjemny. No dobra, tu bierzemy się za drugą, ostatnią na dzisiaj robotę, czyli zamaczanie tutaj sadzonki, rozsady w środku na, o właśnie tu jest środek, w takiej wanience jest woda z zalanym środkiem. Dobra, zobaczmy, które to jest. 5 minut, czy akurat totalnie 30, 17. I już, o. Będzie można, tak 5 minut około trzymam. Już pójdę po drodze w drugą. Trzeba zobaczyć, czy nagrywa, nagrywa się. No, bo zawsze biorę po 5. No tak zalecane jest po około 5 minut. Oj. Biorę co 5 minut, tutaj sadzonkę zamaczam i to jest wystarczająco w zupełności. Jak to wiadomo, zabezpieczamy tym środkiem. Od razu przyznam komentarze, nie wiem jaki to jest środek. Nie wiem, z racji tego, że nie ja to kupowałem, nie ja tutaj dawkowałem go, ze względu na to, że to prezes robił. Ja tak jak mówiłem, byłem na uczelni.
No i tutaj mamy Azję, jeszcze tutaj została. A po tej stronie mamy już tą Verdi. Około, tak policzyłem, 13 skrzynek mamy. Ja już będę miał, zostanie, mogę sobie przynieść jeszcze tamte skrzynki. Założę sobie może tylko kamerę na głowę. O, czyli mnie było wygodnie. No, op, cyk. Weźmiemy sobie tutaj, przygotujemy. Spróbujemy jeszcze zamknąć. Już na dzisiaj, już dzisiaj maszyny nie wyjeżdżają, nic nie będziemy robić, to na dzisiaj koniec. Więc można będzie pozamykać. Tylko, a jeszcze rękawiczki muszę sobie zostawić tam. Dobra. Przedostatnia skrzynka. No, no i jutro pewnie ostro sadzenie, bo 13 skrzynek to już jest co sadzić. O, dobra, za stanowisko, rękawiczki do pracy, do truskawki, do owijania tym streczem, skórzane takie. Ja je bardzo lubię, jeśli chodzi o streczowanie, układanie ubianek, bo wiadomo, te zadry, to wszystko wchodzi. A tutaj nie wejdzie za bardzo w nich, bo osłonione. I cyk. Elegancko. No tu jeszcze przewód został. No i teraz już tylko tą ostatnią skrzynkę wezmę zamknąć. One sobie będę czekał tak sobie jeszcze z 5 po 5 minut. Czyli pewnie do 18 niecałej może. Tak 40-45 powinny już wszystkie być wymoczone i koniec. Jutro na całe szczęście mam wolne. Pojutrze też. Więc 2 dni wolnego. I weekend też wolny, 4 dni wolnego, więc jest elegancko. Takim, to mi się podoba. To mi się podoba. Dobra, teraz tak zamknijmy już to. O. O właśnie. Tutaj stanowisko jest przygotowane. Zobaczmy, ile mamy czasu. Jest za 2. Dobra. Za 2 minuty już będzie można wyciągnąć. O, czyli już za minutę. No to tak w 5 minut, tak jak mówiłem, żeby troszeczkę wszystko złapały, żeby lepiej się przyjmowały i zabezpieczyć korzenia tym środkiem. No, pół do. To bierzemy. W górę dziada. I... O! Czuć ten środek, kurde. O. No i teraz sobie to będzie obciekać. No i już tutaj pokazuję. O, tutaj sobie tak będzie to obciekiwać. Ten środek. Akurat korzonka złapią. Troszeczkę postawią, żeby jak nie przesną, będzie się lepiej sadzić. I tak jeszcze te 4 skrzynki przede mną. Więc cóż. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Ja się będę z wami żegnał. Zapraszam do następnych materiałów. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.